W RMF FM i na RMF24.pl rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Beaty Szydło i Kępa zakażą opublikowania werdyktu Trybunału Konstytucyjnego? Panie redaktorze, powiem tak. Jeśli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, jak pan doskonale wie, ta sprawa rozgrywa się w naszym kraju już od kilku dobrych miesięcy. Tak, to wszystko wiemy. Na razie się skupmy na publikacji. Będzie publikacja werdyktu tego, który zapadnie dzisiaj, czy nie będzie? Panie redaktorze, w Polsce obowiązuje ustawa, która została przyjęta przez parlament pod koniec grudnia. Ustawa naprawcza, która reguluje tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Konstytucja w Polsce również bardzo wyraźnie mówi o tym, że tryb i organizację pracy przed Trybunałem Konstytucyjnym określa właśnie ustawa. Ale ta ustawa nie zwalnia rządu z publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Tak, zgodzimy się. Ale ta ustawa, panie redaktorze, również określa skład, w którym Trybunał Konstytucyjny powinien orzekać i skład, w którym powinien wydawać wyroki. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny będzie wydawał wyroki w tym składzie, to na pewno te wyroki i orzeczenia Trybunału będą publikowane. A ten, który zapadnie dzisiaj, opublikowany nie będzie? Panie redaktorze, czy to jest skład ustawowy? To dopiero musi zbadać Trybunał Konstytucyjny, czy ustawa, która wyprowadziła taki skład orzekający, jest rzeczywiście zgodna z Konstytucją, czy nie? Wobec czego to Trybunał dzisiaj orzeknie, czy to jest skład, który jest zgodny z Konstytucją? Problem cały czas w działaniu tym ostatnim Trybunału Konstytucyjnego tkwi w tym, że Trybunał bardzo wybiórczo traktuje polskie prawo. Z jednej strony mówi o tym, że będzie podlegał i podlega tylko i wyłącznie Konstytucji i działa na podstawie Konstytucji, a z drugiej strony obecny prezes tego Trybunału, pan profesor Rzepliński, orzeka na podstawie ustawy już nieobowiązującej, ponieważ orzeka w składzie, który wynika właśnie z tej ustawy, która została uchylona w grudniu poprzedniego roku. Panie ministrze, no ale pytanie jest proste. Opublikujecie orzeczenie Trybunału, czy nie? Będziemy publikowali wszystkie wyroki, które będą zapadały zgodnie z prawem. A ten dzisiejszy zapadnie zgodnie z prawem, czy nie? Pytanie, czy to jest orzeczenie. No, bo jeżeli ono nie jest wydawane w składzie ustawowym, to trudno mówić o tym, że to jest jakiekolwiek orzeczenie. Można to traktować w charakterze jakiejś opinii, jakiegoś może zalecenia, ale nic więcej. Czy nie będziecie traktowali tego werdyktu Trybunału jako prawnego, pełnoprawnego orzeczenia Trybunału? Panie redaktorze, ja tak może, żeby dość dobitnie wyjaśnić, na czym polega problem w tym momencie. Czy pan na przykład uznałby za ustawę, jakiś dokument uchwalony przez 12 parlamentarzystów, którzy się zamykają gdzieś w Sejmie i uchwalają sobie ustawę? No nie, ale Konstytucja dokładnie określa, w jaki sposób, jak wygląda tryb dokładnie ustawowy. Tak, dokładnie tak. I Konstytucja wyraźnie mówi, że podstawową kworum, w jakim Sejm podejmuje ustawy, to jest 230 osób. A co Konstytucja mówi na temat kworum w Sądzie Konstytucyjnym, czyli w Trybunale Konstytucyjnym? Konstytucja nie mówi nic, mówi ustawa, natomiast Konstytucja... I właśnie o tym mówię. Konstytucja mówi czy bardzo... Konstytucja tego nie określa. A wie pan, co Konstytucja pisze o publikowaniu werdyktów Trybunału? Konstytucja bardzo wyraźnie nie podaje kworum, w jakim Trybunał Konstytucyjny powinien orzekać, natomiast Konstytucja bardzo wyraźnie mówi w artykule 197, że tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym określa ustawa. Dokładnie. I ta ustawa została uchwalona w grudniu mijającego roku i do tej ustawy również Trybunał Konstytucyjny powinien się stosować. Skoro pan tak świetnie zna Konstytucję, wie pan też, co Konstytucja mówi o publikacji orzeczeń Trybunału? Orzeczenia Trybunału powinny być oczywiście publikowane i my się z tego absolutnie... Powinny być publikowane? Oczywiście, że tak. Ale jak powinny być publikowane? Niezwłocznie. Wobec czego, skoro Trybunał się zbiera, skoro wydaje swoje orzeczenie, to orzeczenie powinno zostać niezwłocznie opublikowane. Tak mówi Konstytucja. Ale widzi pan posługuje się błędną hipotezą, ponieważ pan zakłada, że wszystko to, co zrobi dzisiaj, czy w najbliższych dniach Trybunał Konstytucyjny, będzie orzeczeniem. A to nie będzie orzeczenie. To uważam, są pewne spotkania, które organizuje 12 sędziów Trybunału Konstytucyjnego się zbiera na posiedzeniu i wydaje swój werdykt, to jest on orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny może orzekać co do zgodności z Konstytucją tej ustawy tylko pod warunkiem, że spotka się w składzie, który jest nakazany przez tę ustawę i tylko i wyłącznie wtedy. A kto ma orzec, czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją? Może to zrobić w tym momencie Trybunał Konstytucyjny, ale w składzie, który jest właśnie w tej ustawie. No nie może, bo ta ustawa zmienia warunki działania Trybunału. Ale to jest... Gdyby parlament przyjął na przykład ustawę, że Sąd Konstytucyjny nie może się zbierać przez 2 lata, kto miałby orzec, czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją, czy nie? Panie redaktorze, powiem tak, jeżeli chodzi o... Niech pan odpowie na moje pytanie. Odpowiadam cały czas, panie redaktorze. Trybunał Konstytucyjny, który jest instytucją, która powinna stać na straży demokracji, powinien przestrzegać prawa obowiązującego w Polsce. Prawo w Polsce mówi wyraźnie, że Trybunał działa na podstawie Konstytucji i ustawy, która reguluje tryb i organizację postępowania przed właśnie tym gremium, tym organem. I Trybunał Konstytucyjny powinien się do tej ustawy dostosować. Nie może być tak, że decyzją tak naprawdę jednej
jednej osoby, decyzja jednej osoby będzie determinowała funkcjonowanie instytucji państwa, która powinna stać na straży polskiej demokracji. Czy rząd? Bo jeżeli wszelkie wyroki w ogóle, to jeszcze dodam, wszelkie wyroki, które zapadają w państwie polskim, powinny zapadać na podstawie i w granicach prawa. Nie może być tak, że ktoś, jedna osoba będzie decydowała o tym, co będzie wyrokiem, a co tym wyrokiem już nie będzie i co powinno podlegać publikacji. Zgodzimy się, że podstawową wykładnią prawa jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja i ustawy. Czy pod zdaniem sami będziemy rozwiązywali polskie sprawy i polskie spory, rząd się podpisuje? Będziemy je rozwiązywali zgodnie z prawem. To jest zdanie Jarosława Kaczyńskiego, ułatwię panu życie. Na pewno będziemy rozwiązywali je w zgodzie z prawem. Ale będziemy rozwiązywali je sami, tak jak mówi prezes. Będziemy rozwiązywali je sami, powiem, czy nie? Panie redaktorze, powiem tak. My w Polsce mamy demokratycznie wybrane władze, które podejmują decyzje. Wszelkie ustawy, które były procedowane w ostatnim czasie w polskim parlamencie, były procedowane zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami. I podejmujemy te decyzje oczywiście suwerennie, sami. Jesteśmy sami. Członkami, tak. No jesteśmy członkami organizacji międzynarodowych. Zastanawiam się w takim razie, kto i po co zaprosił do Polski Komisję Wenecką. Po co z nią rozmawiano, po co ją przyjmowano, skoro ją przekonywano, skoro my sami wiemy lepiej, jak to rozwiązać. Panie redaktorze, sprawa związana z Komisją Wenecką oczywiście już w jakiś sposób tutaj rozgrywa się w Polsce od kilku miesięcy. Zostało złożone zaproszenie do Komisji Weneckiej. Chcieliśmy doprowadzić... Panu. Czy to zaproszenie zaakceptowała premier Beata Szydło? Panie redaktorze, chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że organ, który cieszy się dużą powagą na arenie międzynarodowej, będzie mógł doprowadzić do zakończenia pewnego sporu politycznego, który w Polsce, zapraszaliśmy, który skoro w Polsce nie zamierzamy się rozgrywa. Uznać teraz jej opinii. Natomiast, panie redaktorze, no nie może być tak, ponieważ jak pan sam zauważył, w ostatnich dniach Komisja Wenecka jawnie zaangażowała się w pewien spór, można powiedzieć, polityczny. No nie, no doprowadziła do wycieku dokumentów. A prawdopodobnie, skąd pan wie, że Komisja Wenecka? Prawdopodobnie doprowadziła do wycieku dokumentów, które i ten dokument, projekt opinii Komisji Weneckiej stał się orężem w walce z polskim rządem. No, to, że ktoś dopuścił się wycieku, to wcale nie znaczy, że to kompromituje Komisję Wenecką. No jak pan roześle do kilkudziesięciu osób jakiś dokument i ten dokument wycieknie do mediów, to nie skompromituje to pana, tylko tego, kto dopuścił się przecieku. Panie redaktorze, jest to dokument poufny, który powinien i roboczy tak naprawdę, który nie powinien ujrzeć oczywiście, że nie powinien, ale nie kompromituje to Komisji Weneckiej, tylko tego, kto przekazał go prasie. Dopóki nie zostanie wydana ostateczna opinia, taki dokument nie powinien wyjść do opinii publicznej. Czy premier Beata Szydło akceptowała decyzję o zaproszeniu Komisji Weneckiej? Panie redaktorze, powiem tak, jeżeli... Niech pan nie powie tak, tylko niech pan odpowie na moje pytanie. Akceptowała czy nie? Powiem panu tak, rząd polski działa wspólnie i jeżeli działamy wszyscy razem, no to w takim razie każdy bierze odpowiedzialność za całość, wszyscy bierzemy odpowiedzialność za działania całego rządu. Czyli i zależy Beata nam o tym... Szydło bierze odpowiedzialność za zaproszenie Komisji Weneckiej? Panie redaktorze, powiem tak, no nie można w ten sposób jakby uogólniać. To zaproszenie... Nie, panie ministrze, pytanie jest proste. Czy zaproszenie zostało zaakceptowane przez panią premier, czy nie? To zaproszenie zostało wysłane przez ministra spraw zagranicznych tak. I on został pod tym podpisany. A pani premier się pod dokumentem. Tym nie podpisuje w sensie nie tylko formalnym, ale również przenośnym? Nie, dlaczego nie? Ministrowie rządu pani premier Beaty Szydło uczestniczyli w spotkaniach z Komisją Wenecką i przecież nie mieli żadnego zakazu. No spotykali właśnie. Się i zależało na tym, żeby pozostać w dialogu z Komisją Wenecką i wyjaśnić tę sprawę. I w dodatku minister pisał, międzynarodowy prestiż Komisji Weneckiej oraz jej profesjonalizm pozwolą na dokonanie obiektywnej oceny. Na to liczyliśmy, natomiast te działania, które tak naprawdę w ostatnim czasie się rozegrały. I ale jakie opinii, działania? No wyciek opinii Komisji Weneckiej, projektu opinii tak naprawdę, dokumentu roboczego. Czy będzie mnie pan przekonywał, że to, że wycieknie jakiś projekt, kompromituje tego, kto ten projekt stworzył, tak? To znaczy, jeżeli my... Nie, bo jeśli pan tak powie, to ja będę zwracał ja uwagę na wycieki na przykład projektów ustawowych rządu i będę mówił, że to kompromituje rząd. To zupełnie inna sytuacja, proszę pana. My zaprosiliśmy organ międzynarodowy do Polski po to, by rozwiązać pewien spór polityczny. No niestety dokument, który miał charakter dokumentu poufnego, dotarł do między innymi do medium, które jest antyrządowe i no, stało się tak naprawdę to amunicją. Ale ten dokument amunicją. Został wysłany do stu kilkudziesięciu instytucji. Nie, do członków Komisji Weneckiej. Tak, no ale to jest sto kilkadziesiąt instytucji. Ale panie redaktorze, no ale to jest dokument poufny. Doskonale pan widział klauzulę na tym dokumencie, prawda? Dobrze, ostatnie pytanie. Jeśli Komisja Wenecka, Unia Europejska i Stany Zjednoczone powiedzą, nie podoba nam się postępowanie polskiego rządu, jesteście w stanie się złamać? Panie redaktorze, to nie jest kwestia złamania się, natomiast kwestia faktów. Opinia Komisji Weneckiej nie jest dokumentem wiążącym. Ja nie demonizowałbym akurat tego dokumentu. No to po co się zwracaliście do niej o pomoc? Zawsze warto się radzić, warto rozmawiać. Rafał Bochenek, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.